Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku Dishonored. No i tak, jak ostatnio mówiłem, w poprzednim odcinku mamy się udać do bazy. Tak też zrobimy. Myślę, że będzie dobrze tędy sobie przejść. Mamy nasze narzędzia, na szczęście udało się je odzyskać, a raczej nasz zestaw broni. Dobra, teraz trzeba się rozejrzeć, którędy by wartało przejść. Cholera jasna, tam mogą być ryby. Najlepiej byśmy się tutaj dostali, albo ewentualnie na te schody. Tu na pewno są ryby. A, fucking bitchin. Cholera jasna, jeszcze... Masz. Okej. Okay. Pozbyliśmy się. Okej, okay, no to co? Teraz pasuje się dostać tu. Jakoś im nie ufam. Podejrzanie sobie świeci. O-o. Niech się pieprzą. Dobra, myślę, że wyjdziemy sobie. O, cholera, jasna. No to powiem szczerze, że nie za dobrze. No tak. O! Shit! Shit face. O, Jesus Christ! Pieprzona! Jobaka syberyjska! Nawet się nie spodziewałem, że to aż może być takie przytępawe trochę. Dobra, ale możemy iść sobie tędy. Dobra. Czyli standardowo musimy się wrócić. Dobra. No to wracamy. I zobaczymy, co nas czeka dalej. Myślałem, że się rusza. Okej, chyba sobie otworzymy tędy. No. Okej. Off. Fuck. Pierdzielona mać. Jeszcze nawet się ich nie spodziewałem tutaj. Aż tu z nienacka się pojawili. O cholera. To jest najgorsze, że oni się dosyć szybko tutaj pojawiają i tak... I z dupy trochę. Czasami nawet nie wiesz gdzie. Tam jest. A może... Nie sądzę, żeby doleciało. A, dostał w dupę, ale... Ale go nie zabolało. Dobra. Może jakoś da się ich ominąć. Nie ruszaj się, nie ruszaj się.
Tych, co na widoku można ściągnąć, prawda? Heme. Zastanawiam się, czy iść tutaj sobie na ten dach. Ale chyba to będzie dobre. Oczywiście nam nie wystarczy, cholera jasna. Okej, tutaj jest jakieś wejście. A my mamy się dostać tam. Tu jest oświetlenie. Tak, profilaktycznie. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Przejść sobie. O. W ogóle będziemy widzieć jakieś. O, wow. Cholera jasna. Okej. Cichutko. Na razie podejrzewam, że mogą być troszeczkę zniesmaczeni tym, że to niebie jest czysto. Że giną. A nikt ich nie dopierdziela. Nie wiem, czy przejść sobie tędy. Może sobie tu wejść, może coś tutaj będzie ciekawego. Albo wielkie G. Nie, mieliśmy możliwość tędy przejścia, dobra. To wszystko jasne. Ta lampa mnie trochę tak denerwuje tutaj. Ani drgnie, to chyba są sramu. Chyba będzie okej. Pieprzyć to. Dobra, to wchodzimy. Tak czy siak musieliśmy innego gościa przynajmniej zabić, żeby zdobyć klucz. Wygląda spokojnie. Mamy w ogóle jakieś te? O. Deczko, co to jest? Ostrze. Dobra, tutaj sobie weźmiemy czasoumilacz. Okej, tutaj nic z tego. Ogólnie widzę, że tu nie za wiele, ale... O! Szkoda, że nie może do tego sobie wsiąść i pojechać. Byłbym za. Łańcuchy też tutaj raczej bez potrzeby nie są. Ale czy ja chcę iść dołem? Nie, raczej nie. Obawiam się ryb. Tutaj jest szczerze teraz centralnie na widoku. Przedostaliśmy się na terytorium. Pytanie, czy tamtędy gdzieś damy radę dojść? No, tędy to nie jest za dobra droga. Co jak co? O, god. No, chyba nie bardzo. Że tak powiem, to może być deczko nieciekawie. My się mamy dostać tutaj, tak? Okej.
Teraz pytanie, czy go zastrzelić z kuszy, czy udawać, że się nic nie stało? Zastanawiam się. Może go jednak ściągniemy. Najwyżej... Zaczekajcie, zrobimy taki jeden myk. To musi być jeden strzał, ale... Weźmiemy sobie i zapiszemy tutaj, załóżmy, nadpiszemy to. No w razie W, jakby to był zły ruch. To musi być naprawdę bardzo dobry strzał. Okej, okay, no to... To nie był dobry strzał. Usypiającym go jeszcze najwyżej jebniemy. Nie, poszedł z wielką obrazą, że coś jest nie tak, bo czymś został w dupsko. Co to było? Okej, wraca, wraca, wraca. Noż, fucking. Wyłaź tutaj. Podejdzie czy nie podejdzie? Bo nie wiem, czy iść dalej, czy nie iść dalej. Hem. No i? Chyba nie podejdzie. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Żeby się skusić na takie rozwiązanie. Ken, on coś tu ma. Fuck! Pierdzielona mać! Już mnie wyczaili. Jak coś to... Czasomidacz. No i kuźwa, wie co? Że ja tu jestem. France jedne, no. Wszyscy teraz w strachu tam widzę. No chyba, żeby... Chyba, żeby teraz na Hama po prostu przejść. Pierdzielić to. I srał ich pies. Weźmy sobie teraz czasowstrzymywacz. Chodźcie. Dawaj, 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 dawaj. On jeszcze nie wie. Okej. Nie było z nimi znowuż tak źle, bym powiedział. Zobaczmy, czy... sorry, nie tutaj. To jeszcze, hops. Czy tu coś będzie ciekawego? Bo czasami lubi być coś ciekawego w takich murach, ale widzę, że jednak nie. Dobrze, to srał to pies i wchodzimy do środka. No kurwa, jeszcze na samej górze musimy sobie... Tego. Smacznych stów, łosie. Dead body. Teraz po cichutku do góry.
Szczerze to choj wie, czy mi to po cichutku wyjdzie. Zanim przyjdzie, to na pewno nie. Okej. Okay. What? Mówicie, że to jest tylko jedyne wyjście dla... Dzięki temu kluczowi. Na... O-o. Raczej nie jest to jedyne. Dobra, nie możemy nosić więcej ammo. Podejrzewam, że chyba tędy uda nam się wyjść. Pierniczone szczury. O, ja pierdzielę. O, tu, o, jest też. Aj! Co ja zrobiłem najlepszego? No, znienacka ładnie dostał. Dobra, idziemy dalej. O kurwa, ile ich tam jest. Klucz. Duda, klucz. I didn't think it could. I thought one of you, the strongest of you. See how you fare against my assassin. Fucking, to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. What the fuck? What the fuck? Zajeb go, zajeb go, zajeb go! Dobra. Jeszcze spierdala. Co jest, zabiję go? To jest ten frajer pierdolony, który nas chciał zajebać. Spotkaj się z nim? Gdzie? Gdzie nim się z nim ma spotkać? What the fuck, kur! Ja pierdolę, jaka rzeź! Ha! Ha! Jeszcze ty! Masz w dupę. No cześć! The mark of the outsider himself. And I remember all I've done. The years of waiting for the right moment to step forward from an alley and drive a knife between the ribs of some noble. All the money exchanging hands from one rich bastard or another. Killing for one of them one year, then being paid to kill him in return the next. I remember bending at the shrines, listening as the outsider whispered that I was going to change things, that I was... somehow important. It felt good. It made me believe I was powerful. But what have I accomplished? More than you have, or much less. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. I've had enough killing, so my life is in your hands. Make your choice.
Mamy jakieś cele. Mamy tylko ukraść jego klucz. Opcjonalnie zemścić się. Spotkać się z nim i wywrzeć zemstę. Nara, gościu. Dobra. Jednego debila mniej. Okej, mamy klucz. Pięknie. Wyjście do tunelu. Użyj tunelu pod bazą. A, widzisz. No, ale gdzie, czekajcie, gdzie to jest jakieś wejście do tego tunelu? Może to będzie dobry pomysł? No ja sobie robię. Aha, okej, dobra. Już wiem, gdzie. To by było chyba o tym, nie? Okej, no to schodzimy coraz niżej. Dystans nam się zmniejsza. Aha, mam runę. Dobra. Jedna z pięciu. Trollololo. Ja jakoś nigdy w tej grze nie stawiałem na amulety. A może powinienem. Ale jakoś tak. No. Nie za bardzo zawsze. Czyli mam się tylko stąd wydostać, tak? Na to wygląda. Tylko, że tutaj w sumie nie jest aż tak ciekawie i kolorowo, jakby się mogło wydawać. To mnie troszkę martwi. Hops. No i że niby jak mam się tam dostać? Da fok! Fucking bitchin. Okej. Damy radę tędy jakoś. What the fuck? Co to było? Wyglądają jak ryby. Ktoś coś wyławia. I can't see anything. I must be in a basement. There's no hospital. Kim wy jesteście? To już jest nieważne. Dobra. Góra, 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 góra. Kim jesteś? Hello?
What the fuck? O kurwa. To był zły pomysł. O w dupsko! Ja pierdolę. Fuck. Aha, dobra. No to dzięki. O fucken. No to chyba dostajemy w ciry. Właśnie zaraz. A dostaliśmy w ciry. Wow, nawet się tego... A się przeturlał. Nawet się tego nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Wczytaj ostatni zapis, dobrze. Ale co mam w tej bramie zrobić? Przejść przez ściankę kwantową, ta? Must be in a basement. There's no hospital. I told you that. Leszczy są oboje. Szczerze się nie spodziewałem tego. The plague wagon's running every couple of minutes now. We just need to get on to. Nic tam nie będzie robił? Brama. Bądź tu teraz człowieku mądry i się tam przedostań. Kulwa. Now shut up about it. I'm told there might still be plague carriers running around down here. They poke their heads out sometimes, but I've had my hands so full of these coming out of the canal. Brama. Tam mamy to zasilanie. Dobra. Zapiszemy sobie tutaj. I mam nadzieję, że podpowiecie mi. Czy przechodzić przez tą bramę, czy iść tutaj do góry. Tak, żeby było w miarę bezpiecznie. Ewentualnie gdzieś tymi bokami. Także mamy trzy opcje. Jak coś, to piszcie w komentarzach. A tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i pa pa. And there was no debating, no sidelines for us. My lungs will bust before I put myself on the bench and pack it up. Pull yourself out of bed and try standing up. You got a lot of work to do, I hope you packed a lunch.